Witamy w kolejnym odcinku Goal Line TV powered by the Outlaws. Krzysztof Wydrowski i Chris Jasiak. Zacznijmy od siódmej kolejki Top Ligi. No tak, mamy nasz najlepszy mecz tej kolejki. Kozły Poznań Zagłębie Steelers. Tak, niespodzianka. No, jednak... mówiłem. Jednym punktem, tak? Tak, Chris, miałeś rację. No ten mecz był lepszy niż mecz Seahawks-Eagles, czy może nie? Chyba bardziej niespodzianka, przynajmniej jak dla mnie. No tutaj tak, tutaj większa niespodzianka, chociaż wydawało nam się, że Seahawks lepiej sobie poradzą z Eagles, a tutaj było bardzo blisko do ostatnich. Czekaj, bo nie wiem, o którym meczu mówimy. Zacznijmy od Steelersów. Okay. Steelersi wygrali 13-12, dwa przełożenia Konrada Starczewskiego. On też był jednym z pierwszych zawodników, którzy powalili Jeremiego Dixona. Zdecydowanie MVP kolejki, MVP Steelers, uratował ich przed spadkiem. Byłby baraż dla Steelersów, a teraz będą grały kozły w barażu. Ciekawe, czy ich importi wytrzymają tutaj do listopada. Nie wiem, bardzo trudna sytuacja dla nich. Mówiliśmy, że będzie to trudny sezon, jest coraz gorzej dla nich. No to Chris, przechodzimy do tego meczu, który chciałeś. Seahawks Gdynia 28, Warsaw Eagles 27. Tak, bardzo bliski, zacięty mecz, wygrany w ostatniej chwili przez Seahawks. Piękny touchdown Mickey Browna, ale nie tylko to. Wcześniej zablokowany punt przez Michała Garbowskiego, safety, dwa punkty i piłka, którą dostali, dzięki czemu mogli wygrać ten mecz. Tak, to błędy Eagles tak naprawdę na samym końcu spowodowały, że przegrali ten mecz. Natomiast two-minute drill, jaki Seahawks robili na samym końcu, to był też bardzo dobry. Mówiąc o błędach, nowy nabytek, pół import, pół Polak z CFL w drużynie Eagles wyleciał z boiska. Dwa razy unsportsmanlike conduct i no, skończył mecz po drugiej kwarcie. No tak, niestety ten mecz cechował się tym, że po prostu było dużo unsportsmanlike conduct. Z drugiej strony Wiktor Chudyka, nabytek z NCAA, też pół import, pół Polak, niegdyś zawodnik Kraków Tigers. Później Kingsów. On pokazał się chyba z dobrej strony. Cieszy taki nabytek. Miejmy nadzieję, że zobaczymy go również w kadrze. Przy okazji coach Cetnerowski odbił sobie tą stratę narodowej reprezentacji. Zapewnił sobie playoff, zapewnił sobie home field advantage na playoff, więc zobaczymy. Seahawks wydaje się, że będą mieli drogę do finału z Lowlanders lub z Husarią tak naprawdę. No przepraszam, Lowlanders lub Eagles, tak? Tak. No. Coach 50 Cent, good job. Przejdźmy do kolejnego meczu. Lowlanders, Białystok i Husaria. No miał być tutaj dobry mecz, rozczarował. Husaria nie sprostała wyzwaniu, albo to Lowlanders są już w takim pędzie. Ja się cieszę, widząc takich mocnych Lowlanders. Ja myślę, że oni wyprzedzą Eagles i oni będą grali z Seahawks w playoffach. Tak, zgadzam się z tobą. Mi się wydaje, że to było trochę jednego i drugiego, że Husaria trochę cofnęła się, a Lowlanders już ten rozpęd biorą tak i przygotowują się do playoffs. No, nasz czarny koń daje radę. Teraz ty powiedziałeś. No i ostatni mecz, Panthers-Wrocław, Warsaw Sharks. Jedyne rozczarowanie, że Panthers nie wrzucili 50 punktów. No rozczarowanie, ale to dobrze. W końcu zaczynają grać jak ludzie, nie pastią się tymi maszyny, tak. Drużynami, tak, nie jak maszyny. No i Sharksi, trafiłem prawie, mówiłem 18 punktów, było 16. Ja dałem tylko 6 punktów, a przebili to. Bardzo dobra postawa ofensywy Sharksów, szczególnie ta druga połowa. No i będziemy mieli Panthers z pierwszego miejsca na pewniaczku. Zobaczymy, z kim się zmierzą. Wychodzi na to, że z Eagles. Nie wiem, czy słyszałeś najnowszą teorię spiskową. Nie, jaką? No Eagles na playoffy, przed playoffami ściągają 22 polskich importów. Wszystkich, którzy mają polskie paszporty. Będzie grał tam Janikowski, będzie nawet Babs z NFL przyjedzie. Gronkowski może wyrobi polski paszport. I będzie pełna paka, która ma pyknąć Panthers jeszcze w półfinale, żeby nie grali na stadionie miejskim we Wrocławiu. Słyszałeś, nie słyszałeś? Nie słyszałem, ale to dobra plotka. Przejdźmy do zapowiedzi ósmej kolejki Top Ligi. Warsaw Eagles, Panthers, Wrocław, czyli coś, co moim zdaniem będzie półfinałem, tylko że we Wrocławiu i być może z dodatkowymi importami, bo Eagles szukają dalszych wzmocnień. Tak. No, ten mecz chyba nie będzie dla Eagles. Ich może uratować tylko pogoda. Jeśli Eagles gra z Panthers, to dzieją się dwie rzeczy. Albo jest blowout przy ładnej pogodzie, albo jest zacięty mecz i często wygrywany przez Eagles przy brzydkiej pogodzie. No. W zależności od której prognozy widzimy, albo będzie bardzo ładnie w niedzielę, albo będzie bardzo brzydko. Natomiast wydaje mi się, że to może być dość bliski mecz, bo Eagles mają o co walczyć w tym momencie. No tak naprawdę, jeśli nie wygrają z Panthers, co jest mało prawdopodobne, a jeszcze przegrają z Husarią, co też nie jest bardzo prawdopodobne, ale może się zdarzyć, jest możliwe, tak. To są poza playoffs. No muszą się starać, muszą być skupieni. Następny mecz, Kozły Poznań, Seahawks Gdynia. Mistrz kraju kontra przyszły barażowicz.
Tak, bardzo ciężki mecz dla Kozłów. No terminarz ich nie rozpieszcza, ale nie zwalajmy tego na terminarz, mogli wygrać ze Steelers, come on. Tak, tak, mieli mecze, które by mogły wygrać. No tak naprawdę oni już są w barażu, no zostało im Panthers, zostało im Seahawks i zostało im Lowlanders, czyli tak naprawdę trzy najlepsze drużyny w top lidze. Czyli trudny sezon robi się jeszcze trudniejszy dla nich. Baraż, PLFA 1. Następny mecz Steelers i Husaria. Biorę Steelers. Tak? Tak. Są w gazie. Są w gazie i mają wielkie serca i to, co zrobili z Kozłami, było mega, mega fajne. Było mega, mega fajne. Ja to przewidziałem, ale uważam, że jednak Husaria paroma punktami wyciągnie ten mecz. 21-20 dla Steelers. Dobrze. 23-16 dla Husaria. No i ostatni mecz. Warsaw Sharks, Lowlanders Białystok. Sharks to znowu Sumy. Lowlanders to nasz czarny koń. Sumy czy nie Sumy? Bo moim zdaniem grali dobrze. Z Panthers pokazali się z dobrej strony. Nie dali sobie wbić 50 punktów. Sami wbili dużo tych punktów. Więc moim zdaniem nie są jeszcze Sumami. Są naprawdę na dobrej fali. Mają ciekawych importów. Fajnie to wszystko wygląda w Warszawie. Naprawdę ta drużyna Sharksów może wkrótce pokonać Eagles. To byłaby wielka niespodzianka. To byłoby to pierwsze historyczne zwycięstwo w derbach, ale to jeszcze nie w tym sezonie. Nie, oni się rozpędzają, ale to nie w tym sezonie. Natomiast mi się wydaje, że no mają szansę powalczyć z Lowlanders. Lowlanders są teraz naprawdę jedną z najmocniejszych drużyn w top lidze. Bardzo dobrze grają. Więc rywal jest naprawdę z wysokiej półki i typując 35 do 12 dla Lowlanders, nie robię krzywdy Sharks, tylko naprawdę cenię ich wysoko. No mi się wydaje, że będzie taki wynik. Przejdźmy do najważniejszego wydarzenia ostatniego weekendu. Wrocław Outlaws 44, Warsaw Dukes 7. Dokładnie tak. Scrimmage Wrocław Outlaws pokazali, że się przygotowują. Tak, preseason game, przygotowują się do sezonu. Bardzo dobry mecz w wydaniu Wrocław Outlaws. No tak, no, zagraliśmy tak jak chcieliśmy. 6 zawodników biegało z piłką, 7 zawodników złapało piłki, 2 rozgrywających rzucało. W defensie była pełna rotacja. Chris, pierwszy mecz od 27 lat. Gratulacje. Tak, super było. Fajnie było wejść znowu na boisko i zagrać. No i nawet miałeś takla. Nie, miałem 2 takle, statystyki kłamią. Tak, mecz bardzo dobrze rozegrany, wszyscy mieli swój udział w tym meczu, każdy miał swoje akcje, bardzo dobrze na offense, piłka była rozdystrybuowana, dobrze to wyszło. Na szczęście wyszliśmy z tego meczu bez żadnych poważnych kontuzji. No, niestety w Dukesach była ta kontuzja, otwarte złamanie ręki, szkoda, chłopak ma na drugi dzień maturę, to trochę problem. Nie? No, ale na szczęście usnął, nic nie musiał pisać. No i następny scrimmage mamy 31 maja. Preseason game. Przepraszam, preseason game mamy 31 maja przeciwko Green Ducks. Green Ducks Radom, Dzień Dziecka z futbolem amerykańskim. Duży event we Wrocławiu, zapraszamy wszystkich na 13 na stadion Oławka. Będzie zamek dmuchany, będzie wata cukrowa, będzie popcorn, będzie scena z wodzirejem dla dzieciaków. Cały event jest grany dla dzieci z domu dziecka, gdzie będziemy przekazywali całość zysków z tego meczu na szczytny cel, na ich wyjazd wakacyjny. Więc naprawdę będzie gruby event, żeby wszystkim się podobało. Zrobimy tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, zarówno dzieciaki, którym chcemy pomóc, przeciwnicy, kibice, wszyscy. Będzie po prostu najlepiej we Wrocławiu 31 maja na Oławce. To będzie super event dla całej rodziny. Zapraszamy 31 maja. A, i będą burgery. To już wszystko od nas dzisiaj. Żegnamy się, ale oddajemy głos do Krzemienia, który omówi 2 akcje z 2 Minute Drill Seahawks Gdynia, który zagrali w meczu z Warsaw Eagles z sukcesem, więc na pewno będzie ciekawie. Krzemień, twoja kolej. Witam was wszystkich. Tak jak chłopaki powiedzieli, dzisiaj 2 akcje z 2 Minute Drill Seahawks, którym rozstrzygnęli na swoją korzyść mecz z Warsaw Eagles. Bardzo bym chciał mówić cały drill, bo to w ogóle był bardzo ciekawy przykład tego, jak praktycznie z jednej formacji można wykonać kilka akcji, które rozstrzygnęły mecz, przeszli ponad prawie 80 yardów w tej serii ofensywnej, no ale producent by mnie zastrzelił, nie mamy tyle czasu, więc jedynie 2 akcje. Zaczynamy od akcji, którą Seahawks zaczynali na własnym 40 yardzie. Grali praktycznie cały czas tą samą formację, od 4 wide receiverów, 1 running back. Eagles prawie cały czas byli w formacji nickel z 5 defensive backami w bardzo podobnym ustawieniu. W tej akcji
Seahawks poszli do najprostszego zagrania, jakie sobie można wymarzyć podaniowego, czyli po prostu slantu, tego podania, na którym Joe Montana i Jerry Rice zbudowali swoją legendę 49ers. Po snapie play action, zwód do Angelo Pisa, który wessał praktycznie całe to front six Seahawks, którzy natychmiast pobiegli do Pisa, próbując go zatrzymać. Tak samo strong safety i wytworzyła się tutaj ogromna próżnia, prosty slant, podanie i mamy zdobyte 10 yardów. Warto jeszcze zauważyć, że receiver Seahawks został tak niestarannie uderzony przez obronę Eagles, że odbił się po prostu od obrońcy, zdobył kolejne 8 yardów. Panowie, pamiętajcie, nie tylko uderzamy, ale też łapiemy i powalamy, to przede wszystkim. Zobaczcie, jak to wyglądało na filmie. Druga akcja, dwa snapy później, w zasadzie identyczne ustawienie ofensywy, bardzo podobne ustawienie defensywy. I tym razem Seahawks zagrali coś a la zone read, czyli Micah Brown wręczył Pisowi piłkę i obserwował, co robi defensywa. Defensywa znowu zaatakowała Angelo Pisa, więc Micah Brown po prostu wyciągnął piłkę i pobiegł naokoło, zdobywając kolejne 12 yardów. Warto zauważyć, że w następnym snapie Seahawks zagrali dokładnie tą samą akcję, tylko że tym razem pobiegł Angelo Pisa, zdobywając kolejne yardy. Naprawdę, jeżeli macie chwilę czasu, zajrzyjcie sobie na cały ten drive, przeanalizujcie, jak grali w ofensywie Seahawks, bo jak na polską ligę to jest naprawdę najwyższy poziom. A teraz zobaczcie, jak wyglądała ta akcja z zone read. Dzięki, to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam za tydzień, a wy nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału.